Wiktoria i Adam, uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony, którzy wydawali się faworytami do happy endu, niespodziewanie postanowili zakończyć swoją relację. Wiktoria wyraziła rozczarowanie i ból z powodu braku relacji Wiktorii i Adama, która rozpoczęła się w programie Rolnik Szuka Żony, dobiegła końca. Wiktoria zarzuciła Adamowi brak szczerości i konsekwencji w budowaniu ich związku. Podczas rozmowy Wiktoria nie kryła swojego rozczarowania i bólu, faworyci programu Rolnik Szuka Żony rozstali się. Wiktoria w 11. odcinku programu wskazała na wiele niejasności w ich związku. Po spotkaniu z jej rodziną Adam okazywał czułość, a następnie zaskoczył decyzją o wyjeździe. Podczas rozmowy Adam przyznał się do błędów, choć początkowo jego uśmiech wyprowadził Wiktorię z równowagi. Szczerości Adama. Fani programu nie pozostawili suchej nitki na uczestniku, Wiktoria miała żal o brak szczerej rozmowy i wyraziła swoje rozczarowanie. Adam tłumaczył, że na początku chciał budować przyszłość z Wiktorią, ale zabrakło mu czasu i otwartości. Przyznał się do błędu i przeprosił Wiktorię za zmarnowany czas. Rozmowa zakończyła się smutnym pożegnaniem. Wiktoria podkreśliła, że jego uczucia zgasły z kamerami. Adam przyznał, że ma problem z budowaniem trwałych relacji. Widzowie grzmią po decyzji Adama, fani, którzy uważnie śledzili uczucia uczestników 11. edycji programu Rolnik Szuka Żony nie pozostawili suchej nitki na Adamie. Według nich, kandydat Wiktorii był mocno niedojrzały.